branżowych rozwiązaniach telefonia, taka można powiedzieć wręcz tradycyjna, cały czas ma się bardzo dobrze. 80% rozmów biznesowych, nie tylko, jest realizowanych poprzez połączenia głosowe. W szczególnych zastosowaniach ta tradycyjna telefonia daje przede wszystkim bezpieczeństwo i niezawodność. Wydaje mi się, że idziemy w stronę takiego bardzo łatwego, integrowalnego środowiska hybrydowego. Cześć, nazywam się Jarek Kmieć, jesteśmy na VC Days Ingram Micro 2024, studio mobilne kanału AVIT, a moim gościem jest... Paweł Podwysocki, Mitel Polska. Miło Cię gościć w naszym studio. Jest okazja, żeby porozmawiać o ofercie firmy Unify, którą również reprezentujesz. I chciałem zapytać, jeśli chodzi o technologie związane z telefonią, co zaprezentowaliście w tym roku na Ingram Micro? W tym roku na Ingram Micro zaprezentowaliśmy Unify Phone, a więc nasze najnowsze dziecko, aplikację, która łączy się z różnymi systemami kolaboracji oraz pracy zdalnej, takimi chociażby jak Microsoft Teams, dzięki czemu firmy nie muszą wydawać jakiejś ogromnej ilości pieniędzy na tę aplikację, ale mogą w bardzo prosty sposób użyć tej nakładki, którą oferujemy do istniejącej infrastruktury, do istniejących aplikacji i dzięki temu uzyskać coś więcej niż tylko zwykły chatter czy zwykłe połączenie jeden do jednego, ale również pełne narzędzie kolaboracji i pracy zdalnej. Jeśli mówimy o pracy zdalnej to i mówimy o telefonii, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że są pewne rozwiązania, pewne aplikacje, które temu też pomagają. Tak, to prawda. Rzeczywiście tych aplikacji tak naprawdę jest bardzo dużo. One wcale nie zniknęły jakoś z rynku, a to dlatego, że w branżowych rozwiązaniach telefonia, taka można powiedzieć wręcz tradycyjna, cały czas ma się bardzo dobrze i znajduje swoje miejsce i swoje specyficzne zastosowania. Mój syn zobaczył telefon po raz pierwszy w muzeum i to za granicą i pytał się mnie, co to jest, bo tam było takie kółko, które się kręciło. W zasadzie zobaczył telefon po raz pierwszy w życiu w wieku lat 12 i zastanawiam się, że dzisiaj, jeśli myślimy o telefonie, jeśli mówimy o profesjonalnych rozwiązaniach audio, wideo, IT i my mówimy o telefonie, to może niektórzy sobie mogą pomyśleć, że chyba to nie jest nowoczesne rozwiązanie. Tak naprawdę do kogo kierujecie swoją ofertę? Rzeczywiście jest taka percepcja, szczególnie u przedstawicieli młodego pokolenia, że to są rozwiązania właśnie z Muzeum Techniki, czy wręcz archaiczne. I dla nich rzeczywiście głos jest już aplikacją od jakiegoś czasu. A więc oni się urodzili w świecie, gdzie głos jest jednym z kafelków na smartfonie, prawda? Ale w dalszym ciągu 80% rozmów biznesowych, nie tylko, jest realizowanych poprzez połączenia głosowe, w tym również przez aplikacje. Nie tylko w taki sposób, nazwijmy to archaiczny, czy też tradycyjny, aczkolwiek znowu są niektóre branże, czy też administracja publiczna, czy energetyka, czy różnego rodzaju inne, które znajdują bardzo specyficzne zastosowania, używając tradycyjnej telefonii, tej chociażby właśnie z Muzeum Techniki tak zwanej. I powiedzmy sobie przy tej okazji jasno, jakie plusy ma telefonia. Czy jest coś, co telefonia daje, czego właśnie nie mają aplikacje, nie mają połączenia internetowe, nie mają połączenia za pomocą innych technologii? W szczególnych zastosowaniach ta tradycyjna telefonia daje przede wszystkim bezpieczeństwo i niezawodność bardzo, bardzo wysokiego poziomu i też niemożliwość na przykład podsłuchiwania i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest szereg różnych zastosowań tej technologii. Komunikacja i powiadamianie wielokanałowe, tak, którego nie da się do końca osiągnąć zastosowaniem technologii internetowych albo nie w takiej skali i nie w takim układzie jak w tej tradycyjnej. Myślę, że ze względu na to też jesteśmy w stanie oferować, ale jako vendor oferujemy zarówno to i to, więc łączymy taką tradycję z nowoczesnością, można powiedzieć. Na koniec chciałem zapytać, co przygotowujecie, co nas jeszcze czeka, jeśli chodzi o premiery w tym sektorze? Po pierwsze, wydaje nam się, że rynek bardzo mocno zmierza w stronę skoncentrowania się na pracownikach liniowych, a więc tych pracownikach, którzy gdzieś są w terenie, gdzieś wykonują
prace skomplikowane i w zasadzie komunikacja z nimi jest absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o zachowanie pewnych procesów, za które są odpowiedzialni. To jest, rozłożenie tego akcentu będzie na pewno widoczne, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, total experience, a więc to, o czym wielu dzisiaj, również innych vendorów obecnych na VC Daysach mówi, zapewnienie pewnego rodzaju doświadczenia klienta i pracownika w oparciu o te same narzędzia, o te same platformy, zarówno po stronie klientów, dostawców, pracowników, w taki sposób, żeby funkcjonowali i bazowali w oparciu o takie samo doświadczenie, jedno doświadczenie, żeby nie musieli przesiadać się na różne aplikacje, ale żeby używali, można powiedzieć, innego pulpitu do takiej totalnej komunikacji, niezależnie od tego, czy to będzie komunikacja głosowa, czy to będzie wideo, czy to będzie współdzielenie pulpitów, czy też jakaś masowa konferencja, czy coś, tak? Wydaje mi się, że idziemy w stronę takiego bardzo łatwego, integrowalnego środowiska hybrydowego z połączeniem z aplikacjami chmurowymi, ale z tymi, z którymi naprawdę chcemy, albo tymi, którymi chcemy, żeby nam służyły, prawda? Żeby nie uzależniać się tylko od jednego źródła, ale żeby była możliwość integracji tego z naszym środowiskiem, niewymuszona. I to jest, myślę, kierunek, który nas wszystkich czeka. No to pozostaje nam po prostu czekać na ten kierunek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A Was zapraszam na nasz kanał AVIT na YouTubie oraz naszą stronę internetową avitinfo.pl. Cześć.